Platforma Obywatelska w całej Polsce, ja nie mówię, że to tylko w Grudziądzu, znalazła wytrych na to, jak powielić i zwielokrotnić, niekiedy kilka razy, wynagrodzenia kadry kierowniczej. Tak, tak to wygląda. Ale tak jak powiedziałem... Nie... 1200 zł było za zasiadanie, tak? Pan Ślusarski na przykład to nie jest tajemnicą, że zasiada w... Dobrze, no to też chcemy takie przypadki... takie przypadki chcemy, żeby były ujawnione. Oczywiście dotyczy to również naczelników wydziałów, prawda, i tak dalej, czyli urzędników wyższego szczebla. To jest jedno. Natomiast druga sprawa to jest, proszę Państwa, nie tyle, bo też pyta, czy nie jest to nauczenie, bo też nie wiem. Proszę Państwa, tego typu, tak naprawdę tego typu powiązania są niby w polskim prawie zakazane, tylko że nikt ich nie tropi, nikt ich nie analizuje, nikt nie analizuje, czyja żona w jakim przetargu, w jakiej firmie dostała jakie miejskie zlecenie. I ja bym chciał, u nas to będzie oczywiste, ponieważ każdy urzędnik będzie musiał takie oświadczenie złożyć. I koniec. I to nie musi oznaczać, że my z tej osoby zrezygnujemy, tylko chcemy mieć pełne rozeznanie, jaka sieć powiązań łączy członków rodzin miejscowego establishmentu z biznesem i z urzędami. Bo tu podam taki przykład. Ja znam oczywiście wielu ludzi, zna te wiele różnych przykładów. Natomiast pamiętacie przed awanturę o w sprawie pani Koniecznej, gdzie bardzo formalne wykorzystywanie pewnych zapisów, a nie patrzenie na literę prawa, spowodowało, że osoba, która była wieloletnią radną, z ogromnym dorobkiem, powszechnie szanowana, prawda, i tak dalej, i nagle się okazało, że 5% ma udziału w firmie syna, która to firma wynajmuje lokal od samorządu. I czym się to skończyło? Odebraniem jej mandatu. W związku z tym, jeżeli to jest niedopuszczalne, no to ja chcę mieć pełną wiedzę o tym, które przedszkola, które poradnie, prawda, i tak dalej, są prowadzone przez różnych krewnych królika i które działają na miejskich zleceniach. I my to jakby rozwiążemy, bo wiemy, jak to zrobić. Ale zakładamy, że dla dobra, dla czystości debaty publicznej w tej kampanii dowiemy się tego, jak to wygląda również teraz. I to jest nasza propozycja. Zróbcie w tej kampanii, my proponujemy prezydentowi Malinowskiemu, proszę zrobić w tej kampanii to, co my zapowiadamy, że natychmiast zrobimy po dojściu do władzy. Czyli proszę ujawnić te wszelkiego rodzaju powiązania albo powiedzieć, że ich nie ma.